Siemanko, z tej strony Otif, a ze mną jest Bill. Siemano. Dzisiaj mamy dla Was taką książkę Harry Potter, ponad 250 naklejek. Kto oglądał film albo czytał, to zna już, a kto nie, to opowiemy. Na początek może tak na okładce, kto i kim jest, nie? To jest Harry, no taki, można go... skojarzyć. Tak, oczywiście. No. Swetr i herb. Herb Gryffindoru, okulary, czarne włosy. To jest Ron, jego najlepszy kolega. On ma szczura takiego. Który się nazywa Parszywek, ale tak naprawdę w trzeciej części okaże się, że to jest zdrajca Peter Pettigrew. Harry akurat ma sowę, Hedwiga, a Hermiona kota krzywołapa. Który zjadł? Parszywka, ale tak naprawdę go nie zjadł. Tak naprawdę nie. Tutaj mamy taki wstęp. No, tam ponaklejałem takie tu różne. Harry Hedwigą jakoś steruje chyba. Tu Ron sobie wyczarował ciasteczka, bo lubi. Tu są do Quidditcha. No, do Quidditcha, tak. Tutaj krzywołapa, książki Hermiony, bo ona bardzo lubi czytać. Nauczyła się tuż, też tu podnosić przedmioty. Tu akurat podnosi pióro. Dobra, przechodzimy na następną stronę. Tutaj mamy dworzec 9 i 3 czwarte. Tutaj mamy mamę Rona, siostrę Rona i braci bliźniaków Rona. Tutaj mamy pomiędzy peronem 9 a 10 jest mur. Jeżeli przez niego przebiegną czarodzieje, wylądują na peronie. Tu się zbliża do muru, tak, Harry, a tu przez mur już przeszedł Ron. I wylądują na peronie 9 i 3 czwarte, na którym będzie czekał na nich rowus Londyn Hogwart, bo Harry mieszka z niedobrym wujkiem i ciotką, którzy go torturują, można tak powiedzieć. No i tutaj Parszywek, Hedwiga, no i tutaj nakleiłem banana, że się potknął. Tutaj mamy tak wygląda. Dobra. Tutaj już mamy, jak są w Hogwardzie, w zakazanym lesie. Jak ktoś nie oglądał filmu, to zakazany las to jest las koło szkoły Hogwart, magicznej szkoły, w której oni uczą się magii, do którego żaden uczeń nie ma wstępu, ale to jakoś oni się zakradli tam, bo nie. Aha, tak, oni chcieli porozmawiać się z tym wielkim pająkiem, który nazywa się Aragog, i oni wzięli takiego psa Hagrida, czyli gejowego szkoły Hogwart. Tutaj jest auto, bo oni wylądowali na bijącej wierzbie, czyli wierzba, która ich bije. To można się domyślić. I ono tak spadło z niej i ono, nie wiem czemu, przyjechało. To auto? Tak. No to jest ten Ford Anglia, tak? Tak. Ford Anglia. Wracając do tematu. Ron tutaj czaruje, chyba jakieś zaklęcie ma na Aragoga. I no, oni się na początku lubili, a Hagrid to jest tata Aragoga. I no, tutaj jest strasznie dużo pająków. I kto się boi pająków? Ron. Cześć. No dobra, to przechodzimy na następną. Tutaj mamy stadion do Quidditcha, właśnie rozgrywa się mecz. Jak ktoś nie pamięta, wie. Jak ktoś pamięta, to sam zbudowałeś taki stadion. Tak, jest filmik na naszym kanale. Z klocków radio.
No, ale może wróćmy, że wiesz, co to znaczy, ten stadion. No właśnie. Gra Quidditch, Quidditch dokładnie się to wypowiada, to jest magiczna gra, którą rozgrywa się na latających miotłach. Są tam trzy piłki, znicz, kapel i tuczek. Tuczek ma za zadanie wszystkich... Tuczek jest który? Ten, czarny taki. Ma za zadanie gonić graczy i może ich zrzucać z miotły. On oczywiście tego nie musi robić, ale ma takie jakby zadanie. Ale nie musi tego robić. Tutaj jest sędzia, pani Hooch. No tutaj jest Harry, Malfoy, Draco Malfoy. On bardzo Harry'ego nie lubił. Tutaj Krab. Nie, to nie wiem, kto to jest. Ale Harry jest z Gryffindoru. Ci trzej są z Gryffindoru, ci Chase z Slytherinu. Tutaj mamy dyrektora szkoły Hogwarts, Dumbledora, a tutaj wychowawcę pokoju Slytherinu, Snape'a. I nauczyciela eliksirów. Tutaj jest, jak on się nazywał, chyba... Nie pamiętam. Tutaj mamy święta, tak jak u nas. No i Sylwester jest dzisiaj. Ron dostał oczywiście... Sweter od mamy, zawsze. Zawsze dostaje sobie jakiś sweter. I to jest zawsze rudy sweter. No. No to mówię tak. A tutaj dużo prezentów. Dużo. No. A co dostał Harry? Pelerynę niewidkę. To nie było... W filmie nie powiedziano, od kogo to dostał. No i choinka. Fajny świąteczny nastrój. Kominek. Światełka jakieś nad kominkiem. Tutaj mamy naklejki. Które zostały już przyklejone w większości. Tutaj mamy... O, właśnie. Tutaj jest godło Gryffindoru, który stworzył Godric Gryffindor. Tutaj mamy herb Slytherinu, którego stworzył Salazar Slytherin. A na następnej stronie mamy jeszcze dwa godła dwóch domów. Ravenclaw, Rowena. Rowena Ravenclaw. Oni mieli tak nazwisko. I tutaj mamy Hufflepuff, którego stworzyła chyba Halfa. No, Halfa Hufflepuff. To wciąż sobie cięte naklejki. No, i tutaj będziemy doklejamy. Jakieś tam strony może zrobimy z wami. O, dobra, no to może tą zrobimy. Dobra? No, to może zrobimy tą. To i następne w kolejnym odcinku. No to... No. Wyobraź sobie, jak profesor Moody ukarał Malfoya za dokuczanie Harremu. Dokończ scenkę, używając naklejek. A ja wiem, co z filmu. Podpowiem wam, jakby ktoś nie wiedział, zmienił go w Fredkę. O! Czyli ale pokażę wam, jak śmiesznie wygląda. Muszę sobie to znaleźć. Jest. Tak śmiesznie wyglądał. O, Fredka. To może weźmy wszystkie. Oprócz. Tu McGonagall biegnie mu pomóc, bo to był taki... sługa Lorda Voldemorta, który był bardzo zły. O, tu go mamy akurat. No, on był bardzo zły. Szefem zły był. No dobra, wracając do tematu. Przyklejmy tu Fredkę.
McGonagall biegnie z pomocą. Tutaj może, że jakaś dziewczynka sobie lata na miotle i sobie chorego. No dobra, to jeszcze tą zróbmy. Wierzba bijąca. Zaparkowanie samochodu. To jeszcze się nie skończyło, na końcu złożę. Zaparkowanie samochodu przy magicznym drzewie jest kiepskim pomysłem, nawet jeśli samochód też jest magiczny. Użyj naklejek, żeby dokończyć tę scenkę. Dobra. Strona numer 10 ma naklejki. Szukam. Nie widzę. O, tutaj są. No to może wyklejmy sobie wszystkie. Jednego nietoperza. Karego. Irona. Hedwigę. Szczura Roma. Parszywka. A może tutaj. Jeżeli się nie przedwoił. Jeszcze jedna walizka. I miotu. To może tu dajmy tą miotłę, żeby padła. Skrzynia jakaś. Chary. Może przykleimy go tu. A nie, dobrze. Bo tam. Jakiś topusz. Może tym naklejmy go tak na raz teraz księżyca. Jeszcze jakąś walizkę, żeby latała. No dobra. To w dzisiejszym odcinku będzie na tyle. Widzimy się w kolejnym. Jeszcze. A, no tak, bo dzisiaj jest Sylwester, to już jutro będzie nowy rok. Także życzymy Wam miłych świąt, Bożego Narodzenia. No. Szczęśliwego nowego. No. To pa. Szczęśliwego nowego roku. To szczęśliwego nowego roku. No, cześć, wszystkiego dobrego. Pa.